Siemaneczka kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta. Dzisiaj przygotowałam dla was film pod tytułem Instagram decyduje o moim makijażu. Tak, niektórzy z was mogli uczestniczyć w tym, czym dzisiaj się pomaluję. Więc przejdźmy do malowania. A więc do tego makijażu, oczywiście oprócz produktów do makijażu, które wybraliście wy, użyję swoich wybranych pędzli i swojego beauty blendera, bo nie dawałam wam do wyboru pędzli ani beauty blendera, tylko same kosmetyki. A więc pierwszymi kosmetykami, które wybrałam do wyboru, jest baza z Milk i baza od Benefit. To są dwa, które dam wam do wyboru. Tutaj wstawi wam się zdjęcie, które wybraliście, a wybraliście Milk. Więc teraz nakładam bazę z Milk. Nie żałuję sobie. Jest to baza dosyć lekka, ale fajnie lepi się buźka po niej. Ma ładny zapach i ogólnie jestem zadowolona z tego produktu. A więc baza z Milk zaliczona. Kolejnymi produktami, które dałam wam do wyboru, są podkłady. Jest podkład od Tarte i jest podkład od Glam Shopu, który też jest u mnie nowym podkładem i jest on do przetestowania. Ale tym razem wybraliście Tarte. Było tam 63% do 37%. Wygrał Tarte. Większa przewaga. Więc używamy Tarte. Biorę sobie Beauty Blender, jest on już zmoczony. Nałożę sobie chyba na Beauty Blender tym razem. Jest to podkład, jak widać, bardzo mocno kryjący, więc też nie chcę robić takiej mocnej szpachli, więc postaram się delikatnie go użyć. Widzę, że ma on tendencję do podkreślania suchych skórek, a ja trochę ich mam, więc nie chcę ich tak uwydatniać. Więc myślę, że takimi dwoma pompkami już przykryję buzię, bądź trzema. Tutaj oczywiście to, co wystaje, to jest moje lusterko. Widać, mam tutaj dosyć jasny kolor. Widać po odcieniu, jest to kolor porcelana, porcelain, więc dosyć jasny. Ale ja ogólnie lepiej się czuję w jasnych kolorach, ponieważ moja skóra jest taka dosyć różowawa. A mi się to bardzo nie podoba. Nie wiem, chyba nie wyglądam za blado. Może to światło też tak, ja tu na siebie patrzę, to mi się wydaje, że jest okej. Jeszcze takie maluśkie kropeczki sobie robię, tam gdzie potrzebuję więcej. No więc wydaje mi się, że jest to w miarę poprawne. Może tutaj to lusterko mnie tak oświetla i to tak wygląda troszkę inaczej, ale wydaje mi się, że jest to w miarę okej. Więc kolejny punkt mamy zaliczone. Następnym produktem będzie korektor. Już tutaj je mam. Dałam wam dwa korektory. Jeden jest od Lovely. Zresztą jest to kalendarz korektor z jakiegoś kalendarza. Drugi korektor, który wam dałam, jest on z Maybelline. Jak widać, u mnie jest tutaj duży stan zużycia tego korektora. Chociaż powiem wam, że liczyłam, że będzie to ten, bo jest on w jaśniejszym kolorze. Tutaj mam kolor 00 Ivory. A tutaj mam soft, ale on wychodzi jaśniej. Ale wybraliście korektor od Maybelline. Mieliście tutaj Maybelline 62%, Lovely 38%. Więc wybieraliście ten. A więc ja nałożę sobie ten korektor. On jest taką tutaj gąbunią, wykręcany. Wykręcę sobie troszkę, może troszkę więcej, może jeszcze troszkę więcej. O, w takim kolorku dosyć, powiem, że żółtym. O, nakładam go sobie pod oczy. Widzicie, jaki żółty? Nałożę go sobie pod oczy, tutaj na czoło, bruzdy. Tak jak powinno się nałożyć korektor. Użyję Beauty Blendera, aby wklepać. Jest to dosyć lekki korektor. No, ale on jest bardziej żółty, więc chyba nie widać różnicy na mojej twarzy. A następnym produktem, którego użyjemy, jest bronzer. Już go sobie szukam. Jest puder brązujący. Mamy dwa takie pudry. Pierwszy puder jest od Belle Hypo Allergy. Jest to medium brązę. A drugi jest Honolulu. Czyli, że tak powiem, taka troszkę podróba Benefitu, który ma... Już nie pamiętam, jak się nazywa ten puder. I wygrał Honolulu. 87% do 13%. Więc wybieramy Honolulu. I lecimy. Jeszcze wezmę sobie chusteczkę, wytrę sobie korektor z ręki, żeby gdzieś go tutaj nie wsmarować w koszulkę. Do tego pudru był dołączony taki pędzelek, więc myślę, że spróbujemy tym pędzelkiem. Jest on dosyć ciemny, a ja mam dosyć jasny podkład, więc może być ciekawie. Nie chcę też za dużo brać.
No i jak zwykle wziąłem za dużo. No ale zaraz spróbujemy nad tym popracować. Na żuchwę zamarzymy drugi podbródek. Wszystko się zgadzało. Zrobiłam taki paseczek i teraz będę go rozcierać ładnie. Ogólnie preferowaną metodą jest rozcieranie od dołu do góry, do zera. Ale nie wiem, czy to jest poprawna metoda. Ja to robię różnie. Tu nakładam resztki z pędzla do takiego ocieplenia buzi. Może troszkę więcej. I tutaj kolejna moja krecha sobie rozcieram. Troszkę mocno może wyszło. Czy to w kamerze tak tylko wygląda? Mi się wydaje, że jest git. I jeszcze trochę spróbujemy tymi kącikami sobie wykonturować nosek. Ale czy to tak pójdzie, jak ja bym chciała, to nigdy nie wiadomo. Ogólnie uważam ten produkt za dobry produkt. Nie mogę na niego narzekać. Fajnie się z nim pracuje. Myślę, że nie ma większych problemów pracą z tym produktem. Jest fajny. Trochę po użyciu tego pędzla ten podkład mi się zażarł i widzę tutaj przebijają mi niedoskonałości. No ale cóż, Instagram decydował, więc tak jest. Nie mogę się sprzeciwić. Więc kolejny punkt za nami. Kolejnym produktem w naszym zestawieniu będą pudry. I tutaj była mała różnica, przepraszam, że tak spoglądam w dół, ale na dole mam te kosmetyki i jeszcze mam Instagrama, z którego biorę właśnie nasze oceny. Był produkt banana od Vibo i produkt Fenty Beauty, puder lavender, mój ulubiony. No ale tym razem daliście mi wyzwanie i wybraliście 56% do 44% wygrał puder banana, więc biorę ten puder. Biorę sobie pędzel, z boku mam przygotowane. Biorę pod oczy i na resztę buźki. Tak zawsze zaczynam. Trzepuję troszkę nadmiar i pod oczy i na resztę buźki. Nie chcę za dużo tego pudru używać. Ogólnie staram się delikatnie pudrować, ile tylko trzeba, nie za dużo. Nie lubię takiej dużej maski na twarzy. Większą może ilość dodaję tylko w strefie T, czyli na środeczku buźki. Ale ja nigdy nie potrzebowałam takiego mocnego zmatowienia. Myślę, że to już wystarczy. A więc kolejny krok mamy zaliczony. Kolejnym krokiem w naszym makijażu będą brwi. Czuję się łyso, więc zróbmy sobie brwi. Mieliśmy tutaj dwóch konkurentów. Był to Benefit i Bell Hypoallergy. I tutaj dużą przewagą, 88% do 12%, wygrał Benefit. Jestem z tego powodu zadowolona. Ja na co dzień używam tego pudru i używam tego żelu, więc to jest dla mnie żaden problem, naprawdę, zrobić sobie brwi. Używam skośnego pędzelka do tego. Wypełniam moje brwi, które wręcz nie istnieją, ponieważ mam jasne włosy bardzo i moje brwi są bardzo rzadkie. Praktycznie ich nie widać, więc ja rysuję sobie tym pudrem brwi praktycznie od podstaw. Czy wy też tak macie, że zawsze jak narysujecie prawą brew, to wydaje wam się, że lewa jest całkowicie inna od prawej? Ja mam tak codziennie. To jest okropne. Więc puder mamy nałożony, teraz użyję żelu, żeby resztkę tych moich jasnych włosków chociaż troszkę tutaj pobudzić, postawić do pionu. Chociaż ostatnio powiem wam, że czytałam, że powraca moda do jasnych brwi, więc może moje brwi niedługo staną się modne. Dobra, przechodzimy do kolejnego produktu. Już tutaj patrzę. Kolejnym produktem w naszej walce są produkty rozświetlacze. Jest to rozświetlacz Diamond Light od Too Faced i jest to rozświetlacz Fenty Beauty od Rihanna. I przewagą totalną w 100% wygrał Too Faced. Naprawdę. Jestem zdziwiona. Nie wiem, może po prostu jesteście ciekawi tego opakowania. Jest naprawdę ładne, słodko to wygląda, ślicznie. Tutaj mamy taki, jak od pozytywki to wygląda, takie opakowanie. Mamy w środku taki diament. Więc tu też mam przygotowany pędzel. Rozświetlacz nakładam tutaj nad kością jarzmową, czy na kości jarzmowej. Bardzo ładne, naprawdę. I z drugiej strony tak samo. Nakładam go również troszeczkę, troszeczkę na grzbiet nosa i na czubeczek i na
tutaj łuk nad ustami. No świeci się. Nie może, że nie. I'm done. I kolejnym produktem, który tutaj użyjemy, jest produkt do ust. Mamy tutaj dwóch konkurentów. Jeden to pomadka od Becky, drugi to pomadka od Fenty Beauty. I tutaj przewagą 62% do 38% wygrała pomadka od Becky, więc jej teraz użyjemy. Jest ona w takim delikatnym, nudziakowym kolorze, wpadającym w brąz. Taka delikatna. Mam nadzieję, że będzie nam pasowała do makijażu oczu, do którego przejdziemy właśnie teraz. A w makijażu oczu mamy tutaj dwie kategorie. Pierwszą kategorią jest kategoria baza pod cienie. Dałam wam dwie bazy. Jedna baza jest to Glitter Glue od Revolution, a druga W7, którą wybraliście, jak myślicie? Wybraliście w 62% do 38% bazę z W7. Nie wiem, dlaczego wybraliście tą, no ale zobaczymy, jak się sprawdzi. I kolejnym produktem były palety. Były dwie palety, niebieska i czerwona od Huda Beauty. I tutaj bardzo liczyłam na tą paletę, bo jeszcze nie miałam okazji jej używać. Czerwonej zresztą też, ale zobaczcie, jaka ona jest piękna. Jakie ona ma fantastyczne kolory. Tutaj jest kolejna piękna. Mi osobiście odpowiadała bardziej niebieska, ale wybraliście 56 do 44 dla palety Ruby od Huda Beauty, czyli czerwoną. Czyli zaraz wymyślimy jakiś makijaż. Więc zaczynamy makijaż oczu, naszą wybraną paletką. Wzięłam do tego puchaty pędzelek i zacznę tutaj od tego cienia beżowego. Jest delikatnie różowawy, ale jest beżowy. Nakładam go na całą powiekę, aż pod brewkę. Nie wiem, czy widać różnicę, bo to jest kicielisty, ale żeby wyrównać tutaj moje całe oczko. Robimy jedno oczko, drugie zrobię poza kamerą, więc... kolejnym produktem, którego użyję, będzie... To jest najmniejszy pędzelek w ogóle, bardziej zbity. I użyję tego tutaj ciemnoczerwonego na środeczku. I użyję go w załamaniu powieki. No widzę, że te cienie dają się budować. Widzę również, że dobrze się rozcierają. Powiem tak, że całkiem inna jakość cieni. Tutaj muszę go napchać w kąciku, żeby było najciemniej. Pojadę również tym cieniem na dolną powiekę tutaj, do połowy. Teraz zmienię pędzelek na ten wcześniejszy, albo wezmę jeszcze inny, jeszcze bardziej puchowy pędzelek. Tutaj mam czyścik do pędzli. Przejadę sobie trochę po czyściku, bo tym nakładałam rozświetlacz. I teraz sobie rozblenduję tutaj tą granicę górną do chmurki, żeby nie było tak ostro zakończona. Naprawdę fajnie się pracuje z tymi cieniami. Jak na razie mówię o matach, fajnie się je blenduje, nie ma z tym większego problemu. Nie chcę zbyt drastycznego tego makijażu, chociaż pewnie taki wyjdzie. Tutaj wewnętrzny kącik, przeczyszczę sobie pędzel, wewnętrzny kącik chcę nałożyć jaśniejszy, matowy dalej czerwony cień, bo tutaj mam taki, po tej stronie jest taki rozświetlony ten cień, a tutaj mam matowy, więc wezmę ten jaśniejszy. On jest bardziej taki czerwony, malinowy, ale powiem, że dużej to różnicy między nimi nie ma. Jak teraz tak spojrzę, to nie widzę dużej różnicy. Wezmę kolejny pędzel, jeszcze mniejszy i nałożę dalej tutaj na dolną linię. I tak jak wcześniej rozblenduję tutaj. Więc moje oczko na ten moment wygląda tak. I teraz weźmiemy sobie nasz mikropędzelek, albo nawet paluchem. Weźmiemy sobie nasz W7, żeby wydobyć jak największą głębię cienia. Tutaj sobie na rączce go roztęteguję paluszkiem. I nakładam na środek powieki naszą bazę. To jest bardziej taki, nazwałam to baza, ale to jest taki bardziej klej do tych świecących się cieni. I teraz na ten środeczek nałożę kolejnym pędzelkiem, takim płaskim. Zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma, ale myślę, że wezmę chyba ten ciemniejszy. Zobacz jeszcze, jak to wygląda. Nie, wezmę ten jaśniejszy, ten tutaj, po środku. Bardziej taki w różowy wpadający. Spróbujemy pędzelkiem wklepać, a może paluchem nawet. Jest bardzo masełkowy, bardzo taki. Nawet paluchem fajniej, wam powiem, to wchodzi. Widać, bardzo ładnie błyszczy, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba to oko. I jeszcze tutaj troszkę plama mi się zrobiła. I teraz chciałabym jeszcze dodać trochę błysku
A co? Niech się błyszczy. Biorę mój malutki pędzelek i biorę ten tutaj, taki szampański, świecący się. I sobie tutaj w kąciku rozświetlę. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Połączyły te cienie. A teraz poza kamerą dokończę drugie oko. A więc tak wygląda nasz makijaż produktami, które wybraliście wy na Instagramie. Prezentuje się on tak. Pokażę wam makijaż oczu. Czyż nie wyglądam ślicznie? Jeszcze poproszę tutaj zbliżenie na oczy. A więc dziękuję wam bardzo za udział w moim filmie, bo dzięki wam powstał ten film. I dziękuję wam bardzo za oglądanie moich filmów. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Możecie wpaść również na mojego Instagrama, na pewno wstawię tam jakieś fajne zdjęcie. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!